drodzy bracia i siostry Polacy, serdecznie pozdrawiam was wszystkich obecnych tu ziemię w Polsce w Rzeczy. Podzielam waszą radość z ogłoszenia beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II, która obędzie się 1 maja tego roku. Ta wiadomość bywa bardzo oczekiwana przez wszystkich, a w szczególny sposób przez was, dla których czcigodny mój poprzednik był przewodnikiem wieży w prawdzie i w wolności. Życzę wam głębiego duchowego przygotowania się do tego wydarzenia i z serca wszystkim błogosławię. Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu Polskiego Studia. Dzisiejszy program rozpoczęliśmy życzeniami, jakie w ubiegłą niedzielę przed modlitwą Anioł Pański papież Benedykt XVI złożył Polakom obecnym na placu Świętego Piotra w Watykanie, dzieląc się swoją radością z majowej beatyfikacji sługi Bożego Jana Pawła II. W piątek 14 stycznia Benedykt XVI podpisał dekret o cudzie za wstawiennictwem Jana Pawła II, kończąc w ten sposób trwający zaledwie niecałe 6 lat proces beatyfikacyjny. Uroczystość wyniesienia Jana Pawła II na ołtarze odbędzie się 1 maja w niedzielę Miłosierdzia Bożego. W miesiąc po śmierci Jana Pawła II jego następca Benedykt XVI zezwolił na odstąpienie od wymaganego przez przepisy kościelne okresu 5 lat od śmierci danej osoby i pozwolił wcześniej zacząć proces beatyfikacyjny. Ojciec Święty Benedykt XVI powiedział, że nie trzeba tak długo czekać, bo sława Jego Świętości jest powszechna i silna w Kościele. Jan Paweł II, pierwszy Polak na stolicy Piotrowej, zmarł w opinii Świętości, o czym mówił w czasie ceremonii pogrzebowej wtedy jeszcze dziekan Kolegium Kardynalskiego, ksiądz kardynał Józef Ratzinger. Możemy być pewni, że nasz ukochany papież stoi teraz w oknie domu Ojca, spogląda na nas i nam błogosławi. Tuż po jego śmierci przekonanie o tym, że żył tak jak nauczał nas Chrystus, wyrażali wierni spontanicznymi okrzykami. Oficjalnie proces beatyfikacyjny rozpoczął się 28 czerwca 2005 roku. Postulatorem został ksiądz Sławomir Oder. 2 lata później zamknięto proces na szczeblu diecezjalnym i przekazano dokumentację Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. 13 maja 2009 roku Komisja Teologów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych wydała pozytywną opinię w sprawie heroiczności cnót Jana Pawła II. Do beatyfikacji potrzeba było jeszcze potwierdzenia cudu wymodlonego za pośrednictwem Jana Pawła II. Jak informował wówczas ksiądz Oder, była to sprawa bardzo delikatna. W tej chwili pracujemy nad potwierdzeniem domniemania cudu, który jest przypisywany właśnie Janowi, wstawiennictwu Jana Pawła II. Te prace trwają, są bardzo zaawansowane, ale wiadomo, Kościół w tych wypadkach jest bardzo ostrożny i również osoba, której dotyczy, z całą pewnością wyznacza pewne wyższe kryteria przy studium i opracowaniu tego przypadku. 3 dni temu kongregacja wydała pozytywną opinię na temat cudu, jaki dokonał się za wstawiennictwem sługi Bożego Jana Pawła II. Francuska zakonnica Marie Simon-Pierre ze Zgromadzenia Małych Sióstr Macierzyństwa Katolickiego została uzdrowiona z choroby Parkinsona, choroby, na którą cierpiał Jan Paweł II. Dzisiaj Benedykt XVI podpisał dekret o uznaniu autentyczności jej uzdrowienia. Uroczystości beatyfikacyjne sługi Bożego Jana Pawła II odbędą się 1 maja bieżącego roku w Watykanie. Z zaakceptowanego przez Ojca Świętego Benedykta XVI cudu i wyznaczenia beatyfikacji na 1 maja cieszyła się cała Polska. Habemus Papam! Sancte Romane Ecclesiae Kardynałem Wojtyła. Po 33 latach od wyboru Polaka na stolicę Piotrową, cała Polska czeka teraz na równie ważny i wzruszający moment.
Zakończył się proces beatyfikacyjny sługi Bożego Jana Pawła II, który 1 maja zostanie ogłoszony błogosławionym. Wielka radość i wielka wdzięczność. Przede wszystkim... Tak na wiadomość o majowym terminie beatyfikacji sługi Bożego Jana Pawła II reagowali dziś wszyscy, którym postać papieża Polaka była niezwykle bliska, mówi ksiądz Bogdan Bartołd, proboszcz parafii archikatedralnej w Warszawie. Spełniały się nasze najskrytsze, najpiękniejsze marzenia. Jan Paweł II będzie błogosławionym, a wdzięczność papieżowi Benedyktowi XVI, bo myślę, że ta jego inspiracja, ale przede wszystkim otwarcie tej szczególnej drogi do przeprowadzenia procesu beatyfikacyjnego, że nie czekano 5 lat po śmierci Jana Pawła II, było to niesłychanie bardzo ważne. No i to, że nie oczekiwał Jan Paweł II w tej kolejce do beatyfikacji. Proces był krótki, bo Jan Paweł II był świętym człowiekiem. Jego postać, pontyfikat, zmaganie się z chorobą, a także jego odejście, na które patrzył cały świat, było przykładem najgłębszego zawierzenia i ufności Bogu. Ale poza sposobem, w jaki odchodził, największym świadectwem był jego pontyfikat. Jan Paweł II pomógł obalić komunizm. Głośno i odważnie nawoływał do zmian. Ja syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II papież. Wołam z całej głębi tego tysiąclecia. Wołam w przeddzień święta zesłania. Wołam wraz z wami wszystkimi. Nie wstąpi duch twój. Nie wstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi. Ojciec Święty zbliżał ludzi do Boga poprzez słowo, modlitwę, umiłowanie piękna i głęboki humanizm. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Jan Paweł II odgrywał znaczącą rolę na arenie międzynarodowej, ciesząc się dużym autorytetem przywódców wielu krajów. Każdy z nich poczytał sobie za wielki zaszczyt być wyróżnionym prywatną audiencją u polskiego papieża. Już za życia Jana Pawła II rzesze wiernych przekonane były o jego świętości. Nikt jak on nie niósł światu nadziei. Jednał, przebaczał i kochał ludzi. Dziś młodzież, którą miłował w szczególny sposób i do której skierował swoje ostatnie słowa tuż przed śmiercią, chce wyrazić swoją olbrzymią radość za jego postać, pontyfikat i termin beatyfikacji, mówi Agata Stefanowicz, stypendystka dzieła Nowego Tysiąclecia. Nie możemy się w tym momencie nacieszyć, jest nas taki entuzjazm, dlatego właśnie dzisiaj chcemy się wszyscy razem spotkać, żeby ten nasz entuzjazm, naszą radość pokazać, jak my, młodzi ludzie, kochamy papieża, chociaż nie ma go już z nami fizycznie, czujemy jego obecność i chcemy nadal żyć tym duchem, który nam zostawił. Poznań, Wrocław, Kraków, Rzeszów, Szczecin, Katowice, Toruń, Bydgoszcz. To tylko niektóre z miast, gdzie młodzi gromadzą się na apelach, czuwaniach, marszach i mszach świętych. W 21:00 spotykamy się akurat we Wrocławiu, w kościele garnizonowym, aby tam spotkać się ze wszystkimi ludźmi na czuwaniu, połączonym z modlitwami, z czytaniami z listów i z różnych tekstów Ojca Świętego Jana Pawła II. Następnie o 21:00 wychodzimy przed kościół, aby wspólnie zaśpiewać pieśń Abba Ojcze i także przejść ulicami Starego Miasta właśnie z takim radosnym śpiewem z okazji ogłoszenia tej daty beatyfikacji. W całej Polsce wieczorne msze święte odprawiane były w duchu dziękczynnym za dar beatyfikacji. Cieszy się też świat, bo Jan Paweł II w swoich 104 pielgrzymkach odwiedził najdalsze geograficznie i światopoglądowo miejsca na ziemi, mówi ksiądz kardynał Kazimierz Nycz. Myślę, że będzie wielkim świętem Kościoła katolickiego, ale będzie także wielkim świętem ludzi na całym świecie, dlatego że papież był znany. Papież był ceniony także przez wyznawców innych religii i papież był ceniony i spotykał się z ludźmi dobrej woli na całym świecie, więc to będzie także ich święto. 1 maja Ojciec Święty oficjalnie zostanie ogłoszony błogosławionym.
Ale już po jego śmierci zadawano sobie pytanie, ile w nas pozostało z jego nauczania. Na pewno zostało jego ostatnie przesłanie do młodych. Szukałem was, teraz wy przychodzicie do mnie. I to najbardziej myślę, że utkwiło w pamięci młodych ludzi. Jednak tak mi osobiście wydaje się, że najważniejsze było to pierwsze przesłanie, że my młodzi jesteśmy nadzieją Kościoła i chcemy pokazać to, że my jesteśmy w tym Kościele i że nim żyjemy. Ta beatyfikacji to także motywacja, aby ogromny testament nowego polskiego błogosławionego nieustannie zgłębiać i żyć nim na co dzień. Z ogłoszenia daty beatyfikacji Jana Pawła II cieszy się uzdrowiona za jego wstawiennictwem siostra Marie Simone Pierre. Siostra z wielką pokorą podchodzi do swojego cudownego uzdrowienia. Często zastanawiałam się nad tym. Myślałam, dlaczego ja? Jest tylu chorych ludzi wokół mnie, bardziej chorych. Jest tyle niepełnosprawnych dzieci, pracuję z nimi. Dlaczego ja? To wielka tajemnica. Do beatyfikacji wybrano właśnie przypadek francuskiej siostry zakonnej. Chodzi o niewytłumaczalne z medycznego punktu widzenia całkowite ustąpienie objawów zaawansowanej choroby Parkinsona. Beatyfikacja sługi Bożego Jana Pawła II odbędzie się 1 maja, ale już teraz, ponad 3 miesiące przed uroczystościami, zaczyna brakować miejsc w rzymskich hotelach.